Cześć, witam serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj mam dla Was takie małe porównanie dwóch monocykli. Mamy tu mojego Kingsonga KS16S z baterią 840 Wh oraz Gotwaya MSP z baterią pojemności 1800 Wh. Oczywiście jest to takie porównanie moje jako świeżaka, czyli na czym mi się lepiej jeździ. Ten monocykl mam dzięki uprzejmości Ryśka z Kingsong Polska, także potem Wam pokażę, jak on jeździ mniej więcej, jak mi się nim jeździło i jak w ogóle oceniam te urządzenia. Zacznijmy od rączek może. Jak widzicie, tu mamy rączkę umieszczoną w ten sposób. W Kingsongu ta rączka jest dużo wygodniejsza do prowadzenia. Czyli jak go prowadzę, o, to tutaj muszę cały czas trzymać, o, każdy tego typu ruch, on od razu nam ucieka, tak? W Kingsongu nie, czyli tego typu rączka jest bardziej wygodna, aczkolwiek w Kingsongu ta rączka się telepie na boki, tutaj nie. Tutaj nie ma takich luzów, co jest na pewno zaletą. Dobrze, teraz żeby tą rączkę złożyć w Kingsongu, mam tutaj przycisk, widzicie? Taki przycisk i ją składam. O! Porównajmy w tej chwili opony, oczywiście koła są to 18 cali i 16 cali w moim Kingsongu. Jest to mniejsze kółko wiadome, także też przez to będzie troszkę węższa opona. Tu jest o wiele szersza, powiedzmy mniej więcej tyle. I to się przekłada naprawdę na komfort jazdy, dlatego że w tym sprzęcie gruba opona idealnie sprawdza się właśnie w terenie. W moim to jest typowo monocykl, bardziej bym powiedział miejski, no do jazdów takich do pracy. Ten zdecydowanie to będzie bardziej monocykl właśnie taki do jeżdżenia wyczynowego, bo tak się nazywa w zasadzie ta grupa docelowa tych monocykli. No i jeszcze oczywiście będę je zważę przy Was, żebyśmy zobaczyli faktycznie ile one obydwa ważą. Pierwszy pomiar 18,2. No powiedzmy 25 kg. Czyli jak widać jest tu naprawdę spora różnica. No i od razu na dzień dobry widać, że te podnóżki w tym Gotwayu są zdecydowanie wyżej i są też nieco pochylone do siebie, do wewnątrz, co pewnie nie każdemu będzie pasować. Dla mnie na przykład Kingsong jest dużo bardziej wygodny do podróżowania po mieście, czyli do takiej normalnej jazdy, natomiast w tym Gotwayu mam wrażenie, że jest stabilniej na przykład w terenie. Powierzchnia, powiedziałbym, jest bardzo podobna, nie są jakoś specjalnie te pedały większe, nawet bym powiedział, że są węższe w stosunku do Kingsonga i dlatego no, są pewnie pod kątem, no to coś nam daje robotę, że noga się nie zsuwa, natomiast no, jest tak to zrobione, jak nie inaczej. I teraz kolejne porównanie to jest porównanie tych padów. Zdecydowanie te pady według mnie są lepsze w Kingsongu, bardziej wygodne. Tutaj jest tego za mało, to gniecie tutaj też kostkę, dlatego że kształt tych pedałów powoduje, że noga nam idzie w lewo i kostka nam tutaj się dobija do właśnie tego plastiku, bo to jest tylko plastik. No i kolejna sprawa to są światła. Obydwa monocykle mają światła i światło hamowania, i światło tylne, światło przednie, natomiast Kingsong, mimo że słabiej świeci, lepiej oświetla drogę. Największą wadą tego Gotwaya jest to, że po prostu oślepia i mówią to rowerzyści podczas jazdy, już tam miałem takie uwagi jak jeździłem tym, że on po prostu oślepia. Zarówno Kingsong jak i Gotwaya mają głośniki, Kingsong ma tu z jednej, z drugiej strony, Gotwaya ma tu. Słuchałem muzyki, robiłem takie testy, ani Kingsong, ani Gotwaya nie jest jakoś specjalnie rewelacyjny, nie jest ten dźwięk z tych monocykli. Powiedziałbym, że dosyć przeciętny. No ale też, że te głośniki są, jest fajnie. Tu są schowane, co uważam za zaletę. Tu mamy na wierzchu membrany, także łatwo to niestety uszkodzić. Widzicie? Bezpośrednio.
Zarówno jeden, jak i drugi ma podobno wyłącznik, który wyłącza nam... O, widzicie? No, jeżeli tylko podniosę, nie rusza się. W Gotwayu natomiast, żeby to koło się nie kręciło, jak go chcemy przenieść, musimy nacisnąć ten przycisk. Uwaga. Czyli i teraz koło jest nieruchome. Jak go puszczę, to się kręci. Także to uważam za dużo lepsze rozwiązanie, że jest to od razu wbudowane w środku te wyłączniki. Tutaj muszę dotykać ten przycisk. Jak widzicie, ten monocykl już tam swoje jakieś przeżycia miał. Co widać, że już jest tam gdzieś obrysowany. W ogóle powiem Wam tak, no dla mnie zdecydowanie ładniejszy jest King Song. Może ktoś powie, że to jest takie kółko, bo kółko. No Gotway oczywiście wygląda pancernie, ale te plastiki są takie, powiem Wam, no nie jakieś rewelacyjne, jeżeli chodzi o wygląd, o spasowanie i to zresztą każdy użytkownik na ten temat mówi. Jak widać, King Song ma światło z przodu, światło z tyłu, może pełnić taką samą funkcję, czyli zarówno z przodu się może to światło załączać, jak i z tyłu. Mi się wydaje, że w King Songu to światełko i może mniejsze, chociaż tu ładnie wygląda, tak? No, ale w King Songu mam wrażenie, że to światełko jest lepiej dopracowane. Bardzo dużą teraz widać różnicę w tych pedałach, jak są wysoko. Co właśnie predestynuje ten sprzęt do jazdy właśnie terenowej. Spróbujemy tutaj się przejechać po jakiejś takiej ścieżce, chociaż żeby Wam to pokazać, no ale pewnie ci, którzy jeżdżą, to oczywiście znają ten sprzęt, to nie jest jakaś nowość. Już nie jest nowością, natomiast ja dzisiaj tak pokusiłem się o taką prezentację tego sprzętu jako świeżak, czyli pewnie wyjadacze będą tutaj mieć inne zdanie. W ogóle pewnie powiecie, że jak można porównywać takiego King Songa, który jest dwa razy prawie tańszy i dwa razy słabszy do tej bestii, no ale tak to mówiłem wcześniej, że wszystko zależy od tego, do jakich celów chcemy mieć taki sprzęt, jak go chcemy użytkować i dla mnie, przynajmniej przy moich zastosowaniach, czyli codziennych dojazdów do pracy, wychodzenia do sklepów, załatwiam na moim King Songu mnóstwo spraw, ten by się nie nadał, po prostu jest za ciężki, za duży gabarytowo i w zasadzie po terenie jakoś specjalnie nie jeżdżę, bo przyznam szczerze, że w teren bym wolał chyba jednak, kurczę, amortyzowany sprzęt. No będę miał pewnie możliwość przejechać się King Songiem S18 i zobaczymy, jak to się sprawuje. Na pewno bym wolał taki sprzęt od tego. No ale cóż, no jest to monocykl duży, taki, taka walicha, duży, brzydki. No dla mnie nie jest on jakiś estetycznie ładny, no mówmy się, no taka walicha wielka i tyle. No ale w każdym razie fajnie jeżdżący. Spróbujemy jeszcze nagrać tutaj parę takich przyspieszeń, żeby Wam pokazać, jak on przyspiesza. Natomiast każde duże koło, no nie ma tego takiego zrywu na początku. I mam wrażenie, że mój KS16S lepiej rusza, w sensie szybciej przyspiesza. Chociaż ten jest oczywiście znacznie szybszy, bo on tutaj jest prędkość około nawet 60 km na godzinę. No i teraz przy tym hamowaniu, tak, to stwierdziłem ostatnio, dosyć mocno się to koło zaczyna wchodzić takie wibracje, no ale to jest takie oscylacje boczne, no ale to jest podobno normalne. Jak się usztywnimy, no to wtedy to przechodzi. No nie ma takiego poweru, powiedzmy, jakiegoś strasznego. Natomiast ten silnik, to jest 2,5 kW, on się charakteryzuje właśnie tym dużym momentem obrotowym z dołu. I na pewno ten monocykl będzie fajny właśnie do jazdy terenowej, co zresztą już miałem możliwość sprawdzić. Nawet w takich kolejnach się da jechać, bo są wysokie te podnóżki, o, i on nie przyciera. No i bym tutaj przycierał.
to jest to, co to kółko lubi. O! Offroad! Faktycznie. Ale jakby tu jeszcze była amortyzacja, kurde, to byłby miód malina. Miód malina. Naprawdę. A tym się da. Szeroka opona robi robotę. No i moc z dołu. A tu jest jednak 2,5 kW silnik. O właśnie w dobrym momencie z dołu, więc on pięknie ciągnie tutaj na małych prędkościach. Mamy taki sypki kamień. Zjadę z tej góreczki. To jest do takiej jazdy służy. Najlepiej. Nie wiem, czy tu już nie byłem. Chyba nie. Są działki jakieś. O. Kurde, jakbym tu chciał amortyzację. Kurczę. Taka jest 18. A! Byłby miód malina. Miód malina. No powiem tak, żeby się przydało w Kingsongu te 5 km więcej. Tak, gdzieś do 40 byłbym zadowolony, naprawdę. Dzisiaj rozstaję się z Gotwayem. Muszę go już oddać do Ryśka. Natomiast powiem wam tak, te pady są beznadziejne, w sensie za mało tego jest. Tu migniecie w kostkę. Zdecydowanie wolałbym te podnóżki pod innym kątem. I no na filmie oczywiście to porównanie Kingsona KS16S z Gotwayem to jest mniej więcej tak porównanie, jak ktoś to kiedyś powiedział, Toyota Yaris z Toyotą Avensis, tak? Czyli całkiem inna klasa monocykli. Natomiast w moim przypadku po prostu bardziej mi pasuje monocykl mniejszy do moich zastosowań, do tego jak ja go chcę użytkować, głównie do jazdy po mieście, do załatwiania spraw. Byłem z nim dzisiaj w sklepie, średnio, no fatalnie się prowadzi przez tą rączkę, nie lubię tych rączek. No i oczywiście jest szybki, no ale pytanie jak często tą szybkość wykorzystujemy. No ja nie jeżdżę na trasy, na wycieczki turystycznie i uwierzcie mi, że te 45 na godzinę raz się rozpędziłem do 50 i to jest naprawdę potwornie szybko. Wydaje mi się, że prędkość w granicach 35-40 jest naprawdę wystarczająca, więc nie mówię, że nie chciałbym mieć szybszego monocykla, bo ja mam oczywiście troszkę, dla mnie mało tej prędkości, te 35 mnie troszkę ogranicza w moim, no ale już tak bym miał 40, byłoby w sam raz. No i powiem wam, że jeżeli będę rozważał zakup kółka 18-calowego, to biorę pod uwagę KS18 XL i to kółko mi się bardzo podoba, jest bardziej smukłe, nie jest takie walizkowate, takie klonkrowate jak to. Poza tym no przez ten ciężar, no tam też jest ciężki ten sprzęt, no ale w moim przypadku przy moim KS16 to on jest taki fajny, zwinny, zwarty. Można się nim dużo fajniej bawić, a to jest taka jeżdżąca walicha. Hej!